Siema, hejo, słuchajcie, wbiłem tutaj do garażu, bo nie daje mi spokoju ten FMF. Dlaczego tego do Beklera nie można ściągnąć? Chciałbym wam go całego pokazać, że naprawdę nie ma tam żadnej śrubki, żeby go rozkręcić. Powiem tak, wydech dostał basowe brzmienie. Można powiedzieć, wizualnie bardzo fajnie on wygląda. Basowe brzmienie, no powiem tak, nie musiałbym go ściągać. Mi akurat nie zależy na hałasie. Prawdopodobnie jest taka opcja, że jeżeli bym ściągnął DB Killera, to bym musiał nowe mapy wgrywać, a być może, że po prostu motocykl straciłby moc. No to patrzcie teraz na ten wydech, na tą samą końcówkę. Patrzcie, zawsze na przykład w Akratowiczu był tutaj otwór, tak, i dokładali specjalnie zaślepkę. Tutaj tego nie ma. Pod naklejkami tego też nie ma. Ani z jednej, ani z drugiej strony. Tutaj kolega Bartek podpowiedział mi, żeby po prostu podświecić tutaj latarką i zobaczyć, bo gdzieś on wewnątrz musi być mocowany. I być może wtedy by można było przewiercić tutaj otwór w tym miejscu, gdzie znajduje się ta śrubka. No i wtedy wykręcić, a tutaj zaślepić. Dokupić taką gumkę i zaślepić. Ale ja wiem, czy mi się takie coś by chciało robić. Prawdopodobnie ze względu na to, że przepisy unijne taki wymóg wprowadziły, po prostu FMF, fabryka, nie robi już w ogóle jakichś otworów, że można to po prostu wykręcić ze względu na hałas i tam te wytyczne wszystkie, co Unia narzuca im, żeby po prostu można było motocykle rejestrować. A że ten jest dedykowany właśnie do bety Enduro 350RR, no to może dlatego po prostu on nie ma tego otworu. O, ktoś mi napisał w komentarzu, że mam wsiąść tą kółko, bo wygląda jak ulep, ale słuchajcie, ja i tak będę trenował cały czas na kole, także tego kółka nie ściągam. You are so heartless. You don't care, and I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping, and you don't care, and I don't even know what I've been fighting for. Every time I fall in a nastąpiła tak zwana cofka.
Także słyszeliście, jak to chodzi. Ja po prostu tak zostawiam, nic nie kombinuję, nie ściągam DB Killera. Bleku będzie jeździł właśnie na wydechu FMF-a z DB Killerem. Dobra, słuchajcie, no to macie odpowiedź. Bleku będzie jeździł na becie z FMF-em, z DB Killerem. Mi to nie przeszkadza, mi to pasuje. Słyszeliście, jak to gada. Nie jest źle, ja jestem zadowolony. Czekajcie na dokończenie tego projektu, czyli następny odcinek leci na pewno z oklejania. Następne odcinki z jazdy na pewno na kole, bo w przyszłym tygodniu ma się u nas ocieplić. I co jeszcze? No i wielkie mycie bety jeszcze. To co, nara, piona, trzymajcie się, nara, hejos.